dziś spraw, byś mojej był miłość wart. Cześć kochani, gościem Muzotoku jest dzisiaj Marcin Sójka. Cześć Marcinie. Witam serdecznie. Marcin jest laureatem The Voice of Poland 2018 i od tego czasu czas przyspieszył, jak to mówią troszkę. Tak, czas przyspieszył nawet bardzo, bo jest dużo zajęć, jest dużo wywiadów, jest dużo programów telewizyjnych, więc to tempo jakby nie zmalało jeszcze od finału Voice'a. Cały czas coś się dzieje i to jest bardzo fajne, bo odnajduję się w tym, lubię to. Tak, karzela się kręci? Kręci się, tak. No jak się przestanie kręcić, to już źle jest, prawda? Więc cały czas dobrze by było, żeby gdzieś jakiś napęd był. A pamiętasz taki cytat? Marcin, ty to masz niebiański głos. Ten tekst o niebiańskim głosie powiedział Michał Szpak. Bardzo zrobiło mi się miło z tego tytułu, ponieważ Michał Szpak jest wielkim artystą i takie słowa w jego ustach to jest naprawdę zaszczyt. Ale muszę też wspomnieć o swojej trenerce, Patrycji Markowskiej. Wspaniała osoba. W ogóle, jeżeli miałbym jeszcze raz wybierać po tych wszystkich doświadczeniach, które już mam jakby po Voice'ie, to w 100% jak w dym wybrałbym po raz drugi Patrycję. Ona jest tak ciepłą osobą. Tak była za nami, ciągle z nami, dawała bardzo dobre rady, jeżeli chodzi o interpretację tekstu. No i właściwie zwieńczeniem jakby naszej tutaj znajomości voice-owej, ponieważ dalej kontynuujemy oczywiście tą znajomość, to był nasz duet No Ordinary Love. Właściwie pierwszy raz oboje śpiewaliśmy ten numer, a moim zdaniem wyszło bardzo emocjonalnie. Moim zdaniem bardzo się zgraliśmy w tym kawałku. A jeszcze taką wisieneczką na torcie, już po jakby finale Voice'a, był telefon od taty Patrycji, od pana Grzegorza Markowskiego z gratulacjami. I to po prostu był dla mnie szok, ponieważ ikona muzyki rockowej dzwoni do mnie i mówi: Marcinek, gratuluję ci wygranej, w ogóle super. Także byłem pod wielkim wrażeniem. Oczywiście pozdrawiam Patrycję i pana Grzegorza oraz mamę Patrycji, z którą też miałem przyjemność rozmawiać. Także bardzo się cieszyłem z tego. No, tam miałeś ochy i achy, jak to się mówi. Piosenki też były niełatwe, które wykonywałeś, tak? Nie. Klasyki, tak. Ja bardzo lubię raczej starszą muzykę. No, zaczęliśmy na przesłuchaniach w ciemno, Czas nas uczy pogody. Później był Sen o Warszawie. Później był Rod Stewart na Knockoutach, Have I Told You Lately. Później Grecie mogę dać troszkę, to też śpiewałeś, tak? Tak, to był drugi live. To było duże wyzwanie, ponieważ Grzegorz Markowski jakby tutaj jest to ikona rockowej muzyki i zmierzyć się z takim kawałkiem jest bardzo ciężko. I właściwie nie za bardzo też można go ruszyć w jakiś sposób, przerobić, bo... Znaczy się da, tylko moim zdaniem takich szlagierów się nie przerabia. Okay. Nie zmienia się melodii, nie udziwnia się. To ma być po prostu takie. Ktoś to tak wymyślił, sprawdza się to od wielu lat. No, ten numer jest znany, wiele pokoleń przecież zna ten kawałek, więc to nie można było go jakoś zepsuć, że tak powiem. A ty zaszokowałeś w pozytywnym tego słowa znaczeniu swoim utworem, czyli autorstwem utworu Zaskakuj Mnie. Mhm. Publika szalała, opinie super, mega fajne. Stał się też ten utwór twoim singlem. Pierwszy. Tak. To pierwszy singiel. Właściwie w tym momencie już ma 4 miliony tworzeń na YouTubie. No to jest to jakby oddźwięk, że ten kawałek się podoba. Jest w tym numerze jakaś prawda o mnie też, więc może dlatego on jest tak sprzedajny, że tak powiem, że po prostu ludziom się to bardzo, bardzo podoba. Wideoklip jest taki dosyć minimalistyczny, bym powiedział. Czarno-biały, troszkę nieostry, jakaś mgiełka, fortepian, no i ty tylko to
Jaka była koncepcja? Była taka zawsze, czy ona się zmieniała, jeśli chodzi o nagranie? Nie. Koncepcja była właśnie taka, żeby ten klip był jakby taki minimalistyczny. Czarno-biały dlatego, żeby był jak najbardziej klasyczny, więc używaliśmy właściwie tylko reflektorów z tyłu i dużo dymu. I już, i tyle. Tak. I takie było założenie od samego początku. Kilka podejść, montaż odpowiedni. W miarę szybko to poszło, tak, dość sprawnie. Ale nie był to zbytnio skomplikowany klip. Także może to przez to, ale uważam, że on jednak oddaje trochę charakter tej piosenki. Także on jest trafiony. No to utwór stał się hitem. Od momentu pojawienia się go na rynku muzycznym, w sensie występów i potem wielokrotnie granych, ale w tej chwili na listach przebojów. Jak się z tym czujesz? W ogóle to pierwsza taka styczność, jak jechałem samochodem, że zostało to puszczone w radiu. Nie? W ogóle, no szok duży, ponieważ no pierwszy raz się spotykam z czymś takim, że ja jestem po tej drugiej stronie, prawda? Gdzieś tam sobie w eterze to hula. Duma? Tak, jak najbardziej tak. Tak, a zwłaszcza, że weszło już na playlisty, jest grane praktycznie w każdym radiu w tym kraju. I boisz się, że tam, że nastąpi przesyt? No tak, tego można się obawiać, dlatego będziemy siadać teraz z chłopakami, z Juliuszem Kamilem i z Michałem Pietrzakiem. Będziemy pracować już nad jakimś drugim singlem i pomału nad płytą też. Właśnie, bo to miało być jedno z moich pytań kolejnych, na czym stoicie. Na ubiegłym. Tak, na czym stoicie, czyli, a coś możesz powiedzieć więcej? Chodzi o rodzaj repertuaru? Nie. To myślę, że wyjdzie raczej w praniu, ale na pewno będzie to zgodne ze mną, zgodne z moim sercem i tak jak to widzę. Ma to być po prostu prawda i tak właśnie to na pewno będzie. Jeszcze wracając do utworu Zahakuj mnie, wystąpiłeś podczas Sylwestra w TVP z tym utworem. Grałeś, śpiewałeś dla wielotysięcznej publiczności, dla wielomilionowej, jakby też, jakie wrażenia? Nie masz problemów, czy jeszcze jakieś tremy? Bardzo pomogło wyjście przed 12 na odliczanie z innymi artystami. Można było się wtedy przez chwilę oswoić właśnie, bo no, wrażenie bardzo, bardzo duże, ponieważ no, właściwie po horyzont głowy. I gdzieś tam człowiek patrzy i po prostu taka rzesza ludzi, która się nie kończy. I do tego jeszcze ogromna scena. Ludzie właściwie bardzo blisko, ponieważ jak byłem tam na krawędzi sceny, no to właściwie tak już od razu, tak, można było przybić piątkę. Widziałem też, że fajnie reagowali na moją piosenkę, także bardzo mi się podobał pobyt w Zakopanem, mój pierwszy właściwie pobyt w Zakopanem, bo nigdy wcześniej nie byłem, wiem, że to może dziwne, bo to jakby no, to stolica polskiej turystyki, także no, Zakopane nie odwiedzić, to trochę nawet bym powiedział, że wstyd, ale już mam to za sobą. Można powiedzieć, że pierwszy raz, ale za to z pompą. A jak reagujesz na dowody uznania, nie wiem, na krytykę? Bierzesz do siebie, czy po prostu? Krytykę zwłaszcza trzeba brać do siebie, ponieważ moim zdaniem odbiór muzyki jest tak indywidualny, że każdy może właściwie się wypowiedzieć i każdy może mieć swoje zdanie. No gdzieś trzeba wyciągnąć jakiś złoty środek z tych wszystkich słów, które się usłyszy, a wiadomo, że no te przyjemne to wywołują fajny dreszczyk. Wracając do jakby procesu tworzenia, czy w ogóle, czy ty wcześniej próbowałeś sobie coś tam komponować, pisać? Wykorzystasz to wtedy w takim wypadku? Komponować nie. Próbowałem coś pisać kiedyś, bardzo dawno temu, ale właściwie po zdaniu to wszystko lądowało w koszu. Nie przechodziło przez moją krytykę, że tak powiem, to co powstawało, dlatego... Nie pokazałeś tego nikomu? Nie, broń Boże. Dlaczego? Pokazało, że... Ja się strasznie wstydziłem po prostu też, że może to będzie za mało
bogate w słowa, w porównania, w jakieś takie rzeczy, więc no, gdzieś to zostało sobie w domu i no, pozbyłem się dowodów, że tak powiem, zbrodni. Wolę uczestniczyć w procesie, tak jak właśnie tutaj miało to miejsce w tworzeniu singla, że właściwie no, Michał zrobił muzykę, już zrobił tekst, ale ja byłem z nimi przez cały czas, konsultowaliśmy to po to, żeby to było jak najbliższe mnie. Jesteś, no, twardym negocjatorem, ustawiasz na swoje, czy odpuszczasz, jak to? To zależy. Jeżeli widzę sens w tym, co mówi druga strona jakby, to ja się z tym jak najbardziej zgadzam. A jeżeli nie widzę sensu, no to stawiam na swoim. Raczej tak to wygląda. Jeszcze tak przeglądając komentarze pod twoim wideoklipem na YouTubie, to znalazłem no, fajne, myślę, oczywiście jest ich więcej, tych fajnych. Wreszcie porządny facet, który śpiewa, dawać go na Eurowizję i tego typu, to ja też a propos tego pytania, jesteś tak kojarzony bez ozdobników i tak dalej, to taki chcesz być? Chcesz zostać? Tak, tak. Ja raczej też skłaniam się w stronę trochę tej starszej muzyki. Ona była troszeczkę prostsza. Jakby, a miała duży przekaz na przykład w tekście i tego chciałbym się trzymać. Czyli rodzaj artysty jak Elton John, nie wiem, tak Zbigniew Wodecki, bo... Tak, ja uwielbiam. Przyznałeś kiedyś, że... Tak, że... i dalej się przyznaję. No tak, Zbigniew Wodecki mi towarzyszy od najmłodszych lat właściwie i jest ze mną przez cały ten czas moich śpiewaczych kroków, że tak powiem. A propos tych kroków śpiewaczych, to cofnijmy się do, tak, dobrze, do czasów Teatru Roma, dawno, dawno temu. Dawno temu, tak. Bawiłeś się, śpiewałeś. Jak wspominasz, pamiętasz jeszcze te występy? To już tak przez mgłę, ale coś tam zostało w głowie, bo to się w ogóle, moja przygoda z Romą zaczęła się w 99 roku. W 2001 była dopiero premiera przedstawienia, więc dość długo tam... Ciężkiej pracy. Tak, tak, tam dużo czasu spędziliśmy, zanim jeszcze w ogóle dostaliśmy scenariusz. To były castingi, które trwały dość długo. Uczyliśmy się też i tańczyć, uczyliśmy się jakby aktorstwa. No w tym momencie nie, bo ja to z tańcem to raczej nie mam nic wspólnego. Raczej moje ruchy taneczne to jak Dąb Bartek. Tak, tak. Także ja... Okay. Tak. Nie będziesz to prezentował, dobrze. Moim zdaniem pień powinien pozostać pniem. No tak, to tak. Ale wrażenia, czy się jakby te doświadczenia się przydają, bo chociażby kontakt z publicznością, tak? Bo to jednak jest występ na żywo zawsze. Tak, tak. Tam przed nami było postawionych wiele zadań, też niekoniecznie związanych z aktorstwem. Na przykład... Pierwsza scena rozpoczynała się tym, że Piotruś Pan zlatuje sobie z góry. No to była oczywiście stalowa linka i szelki. Akrobatyka. No tam był z nami pan taki kaskader, który tego pilnował za każdym razem. Tam się sypało tym pyłkiem i w ogóle. I później gdzieś ten Piotruś znikał. Później była taka scena, że już nie było to opuszczanie w dół, tylko Piotruś jakby wylatywał z kulis. Więc już jakby nogi prosto, cały czas spięty kręgosłup, żeby trzymać to ciało, żeby nie leciał worek. No właśnie. I było lądowanie na dachu domku, no i najwięcej problemów stwarzało odpięcie się od tego systemu, bo kostium był dość skomplikowany, dużo takich drobnych elementów. Ile razy tak leciałeś? Pamiętasz? Ja przegrałem 50 przedstawień, także 50 razy leciałem, nie licząc prób oczywiście. Za każdym razem
stres, że się nie zdąży odpiąć. A była taka sytuacja? No tak, tam to by było. Było trzeba wyjść w punkt, no czasami się zdarzyło jakieś opóźnienie, szarpanina z tyłu, a nie mogę się odpiąć. A tam nikogo... Tak ma być, tak? Tak, a tam w ogóle nikogo... No budki sutera nie ma. Nie ma. Ale bardzo miło wspominam ten etap. Wypływaliśmy jeszcze w basenie z syrenami, później to była projekcja jakby, bo scenografia, czyli cała ta wyspa, która tam była, ona się otwierała. W środku były takie jaskinie, gdzie tam mieszkali ci zaginieni chłopcy. Była z tyłu taka wielka, jakby zamarznięta fala i na tym była projekcja, że tam pływamy z syrenami i w ogóle. Także no przygoda na ogromną skalę właściwie. No i jakby teraz po jakimś czasie wróciłeś do kolejnej przygody i jakby tutaj dużo przed tobą i życzę ci samych miłych wrażeń. Dziękuję nowych bardzo. Nowych kawałków na listach przebojów, w ogóle tam płyty przede wszystkim, tak? I, o tak, no płyta. I czekamy na płytę, bo wiesz, zawsze to jest jakiś taki stempelek dla artysty. Tak, tak. Tak, zwłaszcza, że to będzie pierwsza płyta jakby, tak, więc... No, to wymarzone dziecko. Tak, to wymarzone dziecko. Marcinie, wszystkiego dobrego w takim razie ci życzę. Aby było grzeczne, to wymarzone dziecko. Czasami trochę trzeba, by było niegrzeczne, tak? Także jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękuję. Gościem programu Muzotogu, Marcin Sójka. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Yeah.